O Jezus, ten przebóg, chory sen. Gdzie jest Johnny? Co to tak pusto na dworze? Cześć, Johnny. Tosty smażę, nie przeszkadzaj. Co ty masz na głowie? Odwalnę się od wszystkiego, co może być zły. Co może być złe? Klauny. Co, jakie klauny, człowieku, o czym ty gadasz? Klauny. No, super, hopie. Straszy. Co straszy? W tym domu straszy. Ty jesteś, hopie, jakiś porąbany. W łazience straszy. Czemu ty w ogóle gotujesz masło? Ty jesteś masło. Dobra, idę się odlać. Muszę się odlać. Kur... Właśnie, Johnny! Mariuszku, Mariusz, wstawaj, Co obudź się. jest? Co jest? Zesrałeś się, chłopie. Co? Zesrałeś się. Gdzie? Normalnie. Gdzie są Widziałeś klauny? jakieś klauny? Nie wiem, co ty gadasz. Klaunem byłeś. Jakim klaunem? No klaunem! Nie wiem. Tamtym, co tam był! Stary był klaunem. Siemaneczko, z tej strony Wander i witam was w kolejnym odcinku GTA 5 Sheriff. Przed chwilą mogliście zobaczyć chory sen Mariusza po wczorajszej akcji z klaunami. Ja pierdziel, Mariusz bo naprawdę ma jakieś problemy z klaunami i strasznie się ich boi. I teraz przechodzimy do odcinka, więc zostawcie łapkę w górę tam na dole oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych takich zarąbistych odcinków. O, krzesło mi skrzypi. I deszcz zaczął padać w grze. Słuchajcie, tutaj także macie 10 ostatnich subskrybentów, którzy właśnie zasubowali mój kanał oraz moich wspierających przecudownych, którym możesz być także ty, klikając tam na dole wesprzeć, wybierając jeden z trzech poziomów, przed możesz sobie ze mną pograć. To jest naprawdę przekorzystne, także polecam i zapraszam do oglądania. Zapnijcie pasy i bierzcie popcorn do rąk. Właśnie ruszyła sprzedaż biletów na spotkanko, gdzie możecie się spotkać z Kaluchem, Ospaną, Maddy, Vicky, są ekipą taka w tym mnie, także na dole macie link, gdzie możecie kupić sobie bilecik osobny, także macie tam harmonogram rozpisany, ale możecie też kupić fajne bilety Meet & Greet, gdzie możecie na przykład wykupić oddzielny Meet & Greet z Kaluchem, Ospaną albo ekipą TK, a poza tym nawet szybciej wchodzicie niż normalnie, chyba tam koło 12 właśnie już wchodzicie, a pozostali dopiero koło 15. Także bardzo polecam i zapraszam tam na dole wykupywać bilety jak najszybciej. Widzimy się 7 grudnia. Właśnie tak, 7 grudnia, zapraszam. Klub Studio w Krakowie. Już druga pula biletów, także śpieszcie się, bo niedługo może zabraknąć miejsc dla was, także no, chcecie mnie zobaczyć? Ja chcę was zobaczyć. Zapraszam. Słuchaj. Mariusz. Mariusz, Mariusz, strajusz. Dobra, chodź, idziemy na komendę. Jest nasz ja chcę Civic? wolne, ja nie idę dzisiaj, ja robię strajk. Jest nasz Civic? Ty właśnie, miałem ci coś powiedzieć o tym Co? Civicu. Co znowu? Włamali nam się do tego Civica w Kiedy? nocy. No w nocy nam się włamali. W nocy to klauny były tutaj. Nie no, włamali nam się w nocy. I co zrobili? No zamek wyłamali w tym Civicu, trzeba Co zamek ty gadasz? pojechać. No chodź zobaczyć. A kto się włamał? Kto był w nocy? Nie wiem. Jakiś przedstawiciel partii tego. Nie pamiętam. Jakiś taki A. idiota. Tu nazwa Ronald? jakaś partia śmieszna. A to oni mają tam baner, tam. No tak, no i przyszedł mi z jakimś kolegą i tu mi wciskał kit, że zagłosować mam na nich. Dobra. I wybiega i Ty. tu, no. Rzeczywiście. Grzebali coś. No grzebali, no mówię ci. Dobra, wsiadaj, załatwimy to. Chłopie, nie mogę się przyzwyczaić po tej stronie kierę mieć. A to ja kieruję teraz. A to teraz ty kierujesz. No. A, rzeczywiście. Trzymasz kierownicę, widzę. Zobacz, jak trzymasz kierownicę, no zobacz. No i teraz drzewo walniemy i cyk, chur. Ale chłopie, to jest o wiele lepsze niż tamta nasza, tamten nasz samochód stary, pamiętasz go? Co tu się dzieje? Co? Nie wiem, pościg prowadzili, ale są No, super, i uderzyli w kogoś. Ty, on robi pum pum, czy nie? Ten Civic? To przygazuj. Czekaj. Ale jaja, co? Siema. O. Słuchaj, ale o tych klaunach... Ja mu daję papierki do podpisania. O tych klaunach cicho cisza. On się podpisuje, jeszcze ma to mnie problem potem. Kurczę, no to faktycznie problem. Siema, kto to jest? Rozwinięty on jest. Kto to jest? Jestem nowa tutaj. Ja sekretarką jestem. Czym? Sekretarką. Po co nam sekretarka? A czemu nie? Nie wiem, a wie pani, że nie możemy mieć makijażu w pracy? Oj, to dla takiego przystojniaka w siwych włosach to musiałam mieć. To są ja przeszczepy. Skąd ja włosy mam do szkół? Peruka, to jest peruka. Ty, co to za śmiech był? Tam się śmieją z biura. Przepraszam, zabrzmiało mi w brzuchu. I ona ma fiura chyba. No ty nie masz tego siura. On panią wyzywa jakby co. Nie, nie. Ty bezbożniku, ja tam do ciebie podejdę. Saba, suń się. Kto? Saba. Saba? Może pani mu przypieprzyć. Pozwalam.
Nie Seba, tylko Saba, tak? Seba! Saba! A, Saba! O, jest... to, pani to zrobi, czy ja mam to zrobić? Masz! No i bardzo dobrze. Ty! Tutaj może z panem na jakąś prateczkę pójdziemy. Pani to... Ja pierdzie. Ty, nie co to był za pościg? Po pracy można, można. Kiedy ma ty z który pościg? No tu, na tej drodze. No to... Można. Wymusił pierwsza jest, chciałem go zatrzymać. Ale bez tego debilania? Słucham? Bez tego debilania? No bez tego debila, no ja wiem, dobrze, ja wiem. Dobrze, dobrze. Ja może Saba, chcesz go? 21 będę wolny, zapraszam. Dobrze, dobrze. No. Jak mi się dzisiaj nic nie stanie, to też po pierwsze. Spokojnie, przyjadę zawsze do pana. Dobrze, dobrze, pasuje. Johnny jestem. Miło, Anita. Anita, dobrze. To ja idę się przebrać. Miłego dnia życzę, Anita. A, wszystko jako. Dobrze. Ty, on lubi dziewczyny z siurakami. Co ty masz za partnera? Ej, co? Ej! Ty, ale... Gaga leci. Widzimy się na dywaniku. Ej, ale ona ma siura. No, on dobrze wie, w co się wpakuje. Ja wiem, co. Słuchaj, jeszcze raz mnie uderzysz, a wylatujesz dzisiaj z roboty. On nie... Kim ty jesteś, śmieciu głupi? Czy ty możesz zrobić mnie? On nie trafi w gniazdo, tylko będzie miał wtyczkę, czaisz. Przepraszam pana, panie. Gdzie panowie? Ej, w ogóle słyszeliście o tych faunach? Co ty powiedziałeś? No właśnie, idź się przebrać i pogadamy. A, no dobra. Do biura podejść wtedy. Okej, przebieramy się. Johnny, tam jakieś dziewczyny tam, które miały głos jak chłop, jak się śmiała. Nie wiem. Gotowy jesteś? Nie jestem gotowy, wiesz? No wcale. Nie mogę bronić z kabury, wie. Czemu ty masz rękę tak o? Jak? No trzymasz ją prosto. No nie mogę broni wyciągnąć z kabury. Coś ci spłacam. Po co ja robię? Po co ja robię, no? Dobra, słuchajcie, idziemy teraz do tego detektywa. Ciekawe, co on ode mnie chciał. No czołem. No i co tam? Co tam się stało? Więc tak, mamy dużo zgłoszeń od okolicznych mieszkańców na temat jakich klaunów. Co znowu? Nie wiem, czy ktoś sobie robi głupi żart, czy to jest jakaś zorganizowana grupa, czy coś. Ale coraz dziwniejsze te zgłoszenia, bo na przykład, czekaj, przeczytam ci ostatnie. Proszę o interwencję, jeden z klaunów zesrał się na posesję. Co? No, autentycznie cytuję ci zgłoszenie. No to one mają straszyć czy srać? Nie wiem co, trzeba obadać ten teren. Które z nich też są uzbrojone? O cholera. W noże lub maczety. A mają broń palną? Jeszcze raz. Broń palna? Jeszcze nie była zauważona u nich. Bardzo dobrze. I tego się jakby trzymajmy, żebyśmy tego nie zauważyli. Co ja ci jeszcze mogę powiedzieć? No mieszkańcy są przestraszeni, więc teraz ze swoim partnerem udajcie się na patrol i popytajcie mieszkańców. O co powiedziałeś? Dobra, słuchaj, załatwię to, przyjadę się po Sandy, po Grapeseed, po całym Blaine County i popytam mieszkańców. Nie ma problemów, jak coś to zgłaszacie radio. Jasne, na radiu. Radio check. Poprawny. Super, nie ma patroli wokół, tak? Zaraz pewnie wyjadą, bo dopiero dobra. Co przyszli. To dzięki wielkie, jak miałeś na imię? Robert. Robert, dzięki wielkie. Dobra. Siemano. Cześć, cześć. Słuchajcie, teraz znowu... przeproś za to, co powiedziałeś. Stary chłopie, ty mi lepiej tu nic nie mów, bo się klauny zesrały. Teraz nie, powiedz mi co, przeproś mnie. Stary chłopie, mamy gorsze rzeczy do zrobienia, klauny przeproś się zesrały. Przeproś mnie, bo cię zastrzelę. Skąd to masz? Ze zbrojowni, przeproś. Kto ci dał na to klucze? Przeproś. Przeproś. Nie. Za to, co powiedziałeś. Rzuć tą broń. Zastrzelę cię. Rzuć tą broń. Nie. Zostaniesz wyrzucony, chłopie. Ty, chłopie, zostaniesz wyrzucony z tej komendy. Już się tak nie wymądrzaj, chłopie, jeszcze raz mnie wycelujesz, zostaniesz wyrzucony. Chodź, ozięble. Idę pogadać z moją dziewczyną, zaraz wracam. Chodź. To jest debil, celowo do mnie z broni, naprawdę chyba trzeba go zastrzelić. Nie, moja dziewczyna? Ja z takim człowiekiem nie będę pracował. Co jest? Jako jakaś genofefa przyszła. Mam trochę tobie gotowość i mówię też idź. Na mnie... Alberto! Co jest? To jest baba Johnego. To jest Alberto? Masz swoją babę! Żartowałem, myślę, że się mówię? Tak, tak właśnie myślę. Słuchaj, znowu elektrykę nam dali. Haha, śmieszne. Haha, haha. Słuchaj, jedziemy do Sandy Shores i do Grapeseed, zobaczyć co z tymi klaunami, bo mi tam powiedział detektyw chłopie, że ktoś, jakiś klaun się zestrał na podwórko komuś. Tobie się zestrał klaun na... No i o co ci znowu chodzi? Nic. No właśnie, to się uspokój. Kanario. Dobra, hopie, trzeba szukać tu mieszkańców. Ktoś tam jest. Gdzie? Przed nami. Ej, tu nie jest ten gruby? Tu. Tu nie są od jeleni?
Ty dawaj go. Dawaj, dawaj. Dobry! 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 Dobry, w czym mogę pomóc? Bo dostaliśmy zgłoszenie, że ktoś tutaj klauny straszą w Sandy Shores, czy to prawda? A, no to ja zgłaszałem, proszę pana, mnie one nękają po nocach, normalnie nie wiem, z jakimiś maczetami chodzą i mi niszczą dom. A co z pana sarnami? No, tak w miarę. Ty wiedziałeś, że on ma twoją podobizną na ogródku? Dwie mi przyjechały, proszę pana, no i no. Ej, a klauny nie zabiły żadnych jeleni? Nie wiem, w sumie nie, chyba nie wiem, naprawdę. One są jeleniożerne. O kurde. No, musisz pan sprawdzić. Co jest w domu? Nie wiem, chodź, ma twoją podwiznę na ogródku. Nie, wiem, pana. Ciebie, Krasara. No, chodź, zobaczysz. Czemu pan ryczek, baba? No bo moje jelenie. No i co z nimi? Ale polarizator. Wiem. Taki różowy. Dobra, no i no to były te klauny. Takie przebrane, takie naprawdę klauny, takie straszne. A to nie były dzieci na Halloween? Halloween jest dopiero 31, idioto. A proszę pana, czy były takie duże? To były takie duże, wie pan, mojego wzrostu. To wątpię, że takie dzieci są. A pan jest wzrostu? Pan jest duży wszerz. No, 1,70 m. A obrót w brzuchu nie wiem ile. No, z 200. No, o coś około. Chodź za mną. Twoja podobizna. Zostawcie mojego krzata. Od babci go dostałem. To pan sobie go wsadzi tam, gdzie nie powinien. A dobra. O, budla z gazem. Johnny. Nie, zostawi pan ją, dobra? Chodź, Johnny. Już jedną, na jedną już usiadłeś. Dobra, do widzenia, mnie służby. Do widzenia, yo. O kurde. Przestaw ten krzesło! Masz pustki w tym, Sandy. O, matko! To nie ja. O. Jest. Tu jakieś... To nie jest mechanik. Za nami, idioto. Co za nami? No, a typ. Tu? Mechanik. No i aresztujemy go. Takie fu... Aresztuj go. Ręce do góry pan podniesie. Ręce do góry. Ręce do góry. Ponieważ, że? Nie naprawił pan nam samochodu do końca. Prawda. Jeździł jak gówno. No co pan gada? Odwróci się pan do nas plecami. Jeszcze wam turbo zamontowałem, do co? Nie no, dobra. Co zrobiłeś z klaunami? Ale co tu robiły klauny w nocy? Słyszałeś coś? Klauny? Nie, znaczy ja byłem na warsztacie, więc nie wiem, co się działo. A, na warsztacie powiadasz? No tak, no. Na tym, gdzie były narkotyki? No, kuźwa, no. I co tam robiłeś? No, naprawiałem. Dealowałeś? Dealowałeś nie, w nocy? Ja się to nie... Ej! Zostaw to! John, wysiadaj. O! To jest moje. Mana? Moje. Dobra. Sprawdzaj mi rejestrację. Dobra, sprawdzaj. Uspokój się, Johnny. Nie. Nie o to teraz chodzi. Chodzi o klauny i o życie mieszkańców. No jakieś klauny, nie wiem, zestrałeś się przez klauny dzisiaj. On jest chory, on ma małego. Odsuniesz się ode mnie? Co mam? Dauna. To drugie? Znaczy to pierwsze, co powiedziałeś? Że jesteś chory. To drugie? Może co mam? Masz urojenia. Przestaniesz do mnie celować? Okej. No. Dobra, widziałeś klauny czy nie? Nie. Dobra, to cześć. Nie widziałem. Nara. To nie jego samochód, nie jest opłacony. Wzywam tu... to! Klauny są ważniejsze. Ważne są klauny są ważniejsze. Chodź, jedziemy. Nara, mechanik... Słaby komornika mechanik. Na ciebie wzywam. Dobra, jeśli coś potrzebujecie, jestem na warsztacie. Dobra, cześć. Nie dam mu już auto do naprawy. Tu, po prawej. Po lewej to jest. No i po prawej jeszcze za nami jest ty. Co to, a co to za baba? A, dzień dobry. O co? Jak o co chodzi? To się pan do mnie pruje, a nie ja do pana. Dzień dobry. Przepraszam, on jest chory. To jesteś? Słuchaj. Widziałeś klauny? Jakie klauny? A, że klauny? No to widziałem. Gdzie? No jeden mi się zesrał na podwórku. A to panu się zesrał na podwórku. No tak. A może to któryś z Meneli? A nie klaun. A nie wiem, no ale... Panie, mam tu kamery? A nie. Jednak nie mam kamer. Powiedzieć panu prawdę? Patrzyłem przez okno, jestem monitoringiem osiedlowym, co nie? I tu, no, w tym miejscu było gówno, musiałem pytać. Własnymi rękoma, rozumie pan? Gówno klaunio, własnymi rękoma. Powiedzieć panu prawdę? A, tak. Ten mój po mojej lewej, to on dzisiaj panu się zestrał, był przebrany za klauna. Ty jesteś nawet teraz przebrany za klauna. No w sumie do klauna jest trochę podobny. Co o, chuj! Co on wynosi stamtąd? Słuchaj mnie! Chodź, Johnny! Patrz tam, co się dzieje! O, tam co się dzieje? Słucham, przyjacielu, drogi! Chodź, Johnny! Chodź, Dobra, patrzcie się tym razem!
grzeczni w cywili. No zapamiętam to sobie. Noś! I co on wynosi z furgonetek? Nie wiem. Pej, o może z Lerem? Dawaj, zatrzymujemy. Ręce podnoś! Co to jest? Co on robi? A co to za nielegalne kradnięcie? Legalne. Dealujesz coś? Nie, zabezpieczam. Jesteś korumpem? To idzie na komendę, do archiwum. Ale co to jest? Odejdź pan stąd. Cześć panowie. Odejdź. Skądś go kojarzę? A to nie jest technik? A to ten śmiech głupi. A to ten. Nie mów tak. Dzisiaj nie jestem na służbie. Co wy kombinujecie teraz na sendii ciągle, co? Klauny chodziły, tam jednemu się zesrał na podwórku. A ten to kto? Trzeba wszcząć śledztwo wobec tego klauna. Masz jeszcze jakiś towar? Nie dawaj mu, bo cię zwolnię. Chodź na bok. Dzielony, chodź, musimy jechać. Mam wezwanie. Żadnego towaru. Czaisz? Dlaczego? Bo nie. 00 zgłosił wszystkich jednostek, udajcie się na komendę, przebrać się w serd. Co? Idziemy się na odprawie. Kajna, mefedron, jaki kolumbijczyk? What the fuck, hopy, taka akcja dzisiaj będzie? Mefedron, kokaina, no. Słuchajcie, parkujemy, przebieramy się z serd i mamy jakąś akcję z kolumbijczykiem, ciekawe o co chodzi. Przebieramy się! Zara! Dobra, gotowe wszystko? Nie jestem gotowy. To co my za kamizelki mamy? Fajne. Nie, brzydkie. Kuloodporne. No właśnie widzę, że kuloodporne są. No, lepsze chyba niż ostatnie, co? Ja magazynku Faktycznie. Broni nie mam. Ty chodzisz jakbyś miał downa. Pakować te samochody. A ty wyglądasz jak idiota. Sam jesteś idiota. Jakie info odnosi tego gościa, gdzie on jest? Dobra, słuchajcie, mam info, że będą jechali od elektrowni, od strony Los Santos. Więc wyjedziemy im na drogę. Przyjął, może poczekamy na nich, co? Potwierdzam. Poczekamy w zaułku i po prostu jak będą jechać, to wyjedziemy za nimi. Słuchaj, Johnny, to jest fajna akcja, co? Zesrałeś się już? A ma jakiś nielegalny towar? No chłopie, to Kolumbijczyk. Chowajcie tutaj w prawo. Wy zajrzacie od tyłu, ja mu zajrzam przód. Przyjął. Oczekujemy na nich. Johnny, co tam brałeś? Co? Johnny, coś brał? Nigdy w życiu przez służbą nigdy nie biorę, po jasne. No to zaraz, chłopie, zostaniesz wywalony za branie. Johnny, no nie możesz brać. Ja nie mogę? Nieładnie to mogę. No nieładnie. Widzę ich? Ja wszystko. Dobra, cicho. Wyjeżdżamy. W ogóle nie powiedziałem. Dawaj znaka jak coś. Akcja teraz. Halo, łapy. Na glebę! Sheriff Office! Gleba! Wszyscy na glebę! Idę ty do! Już! Kokres do Soros! Kłacz nie, na ziemię! Nie, do Soros! Ese! Zakuba! Ahasa, hapasa, dudhasa! Nie wiesz co robisz! Mahasa, yuhasa! Zabierajcie jednego do rodywozu. Skubam kolejnego! Nie wiecie co, czego robicie! Ese! On zemdlał. Dużo mi to obchodzi, wiesz? Okej. Okay. Zabierać kolejnego do bagażnika. Bierz go do samochodu. Okej. Okay. Dobra, weź się, wezwijcie tutaj tow truck. A my jedziemy na komendę z nimi. Co tam? Oj. Jak tam się leży? Kolumbijczycy. Słuchajcie, złapaliśmy właśnie Kolumbijczyków. Dajcie znać, jak wam się akcja podobała. Jeżeli wam się podobała, to zostawcie łapkę w górę tam na dole, jak wiadomo. No i co, jak chcecie więcej takich akcji z sertu, to no oczywiście piszcie w komentarzu. Dobra, słuchaj tam z tyłu, bierz go na cele. Dobra. Przebieramy się. Oj, Johnny, ty chłopie się musisz dużo nauczyć. Kończę służbę. Czemu? Bo tak, bo się wkurzyłem. Siema chłopaki, o, ponownie. Co tam? Co jest? Znowu? Nie będzie wjazd na mechanika. Znowu? Znowu. To tak o, już... Po co? Cały definitywnie wszystko sprawdzamy. A co tam się dzieje? Od A do Z. No są pewne podejrzenia. Mechanik wariuje. Trzeba zrobić z tym porządek, tak? Tak jak u nas mówiono. Halo, idę na przynętę. Dobra, to idź na tą przynętę. Dobra. Ja biorę rodewóz. I wszystkie jednostki się tam zjadą na takim zaułku, ja tam będę czekał na nich. Dobra. Słuchajcie, mamy właśnie wjazd na ten warsztat od tego Jacka. Poczekajcie, gdzie jest nasz radius? Tam stoi. I będzie mocny wjazd. Także w końcu złapiemy tego Jacka i będzie można zakończyć śledztwo. Ja jadę i oczekuję na jednostki. Słuchajcie, właśnie jestem na miejscu. Zaparkuję tutaj sobie i będę czekał na te jednostki. Jak już będziemy jechać, będziemy w drodze, to się widzimy. Także widzimy się zaraz. Kładź na ziemię! Ale czułeś tą walizkę, już! O co chodzi? Czułeś tą walizkę i kładź na ziemię. Panie Kenneth, jesteś aresztowany. Wstajemy.
o co chodzi, wytłumaczy mi ktoś, Johnny, o co polejdź. Chodzi. Jak o co chodzi, panie Kenneth? Jest pan aresztowany za udział w strzelaninie oraz zabójstwie. Słucham? Słucham, to się pan dowie na komendzie. Możesz opuścić broń. Mam go. O, jelo. Mamy pana Kenneta. O, a ja go nie poznałem, jak z nim rozmawiałem przed chwilą. Poznałeś? Dobra. Nie rozumiem. Przeczesać całą posiadłość. Całą posiadłość. Weźcie tam jedną jednostkę, bo ktoś się patrzy przed nami, tam patrz. Dobra, trudno, robi. Trudno. Dobra, idziemy przez rafał. Dobra. Co pan ma w tej Weź, walizce? Niech ludzie przeszukują, a nie się patrzą. Weź im przekaż. Przeszukiwać tutaj teren. Co to są, co to za walizka? Z papierami, no miałem przesiadać, to papiery. Je odebrałem. No, biorę tą walizkę sobie i sprawdzam. Sprawdzę ją. A co to za papiery? No, nie wiem, co to za papiery, miałem po prostu je odebrać, to je odebrałem. Tak? Tak? A wie pan, kogo to jest warsztat? Co tu ostatnio było? Kogo mniej więcej wiem, ale nie mam pojęcia, co to było. No, kogo? Tutaj... Imię, nazwisko. Nie wiem, nie znam nazwiska. Ja z gości się przypamiętało w ogóle. Ale co oni są? Tłumaczy mi ktoś, o nie co wiem. Tu chodzi. Co mam ci wytłumaczyć? Jesteś aresztowany, prawo tak? Prawo do zachowania milczenia, zrezygnuję dobra, z tego zabiorę, prawa. Zabiorę go do drodywozu. Pory... No i biorę. Dobra, go do drodywozu. Całą pozycję przeszukać. Tu do tego miejscu. Tu zapraszam. Dalej tutaj nie zapraszam. Rozumiem, samochodu. Za co jestem zatrzymany? Jest pan podejrzany o, prawda, nielegalny udział. No i tyle panu jak powiem. Udział nielegalny? Czego zabójstwie. Udział nielegalny? W jakim zabójstwie? Na jakim zabójstwie? Pamięta pan tą chatkę drewnianą? Nie pamiętam żadnej chatki Sandy? Drewnianej. A pan odciski palców pamiętają? A 10 morderstw? 10 osób, które tam byłeś, pamiętasz? Ile? 10? Ile? 10 osób. No wy chyba jesteście chorzy, wy myślicie, że to ja. No. A to co tam pana odciski robiły? A skąd ja mam wiedzieć? Ja nawet nie wiem, o jakiej wy chatce mówicie. Dobra, czekaj, może podejdziemy do tych gości, a z kimś a po co mam do nich podejść? Nie wiem, chodź. Rozgonić ich. Ty, a to nie jest ten Odamunation? To jest ten Odamunation, chodź. Coś mi to dziwi, że on tutaj jest. No, też mnie dziwi. Aresztujemy go? No. Dzień dobry, proszę pana. Stoją panowie. Tak? Tak? Dziwnym trafem pan się tutaj znowu pojawił. A pan Tomas okoli wzrok, panie Mariuszku. To ja tak, prosimy o pana kolego o odejście w stronę tam, a pana zapraszamy tu. Okej. Okay. Że co? Pana zapraszamy z nami. A po co? Tak o przejście, zapraszam. Aha. Tu zapraszam za budynek, musimy porozmawiać. A no to... A to w jakiej sprawie? No zaraz porozmawiamy o wszystkim. Zaraz porozmawiamy o wszystkim. Kojarzy pan pana Kenneta? Zna pan go? W życiu. W życiu? Co tam, Kenneth, jak się siedzi? A wie pan, co to za warsztat? W życiu. W życiu? A ostatnio pan o tym mi mówił, o tym warsztacie. A, to ten warsztat, no to ma pan rację. Dobra, proszę pana, odwróćcie pan do mnie plecami. Że co? Odwróćcie pan do mnie plecami. O co tu chodzi? Czemu wy wszystkich zatrzymujecie? Zamknij mordę w tym samochodzie. Rączki do tyłu. Okej. Okay. Dobra, wsiada pan także do tyłu. No to są jakieś jaja. To nie są żadne jaja. A jak mam ciąć, jak mam zakute ręce? Otwórz drzwi, Johnny. Otwieram panu drzwi, oczywiście. No nie widzę, że nie otwierasz ty zakuty ubie. No otwórz, ja. Otwórz, Mariusz, tam tymi guzikami, co masz z boku. Albo no, ktoś pięknie. Mu otworzy drzwi. No pięknie. Pięknie, no. Drzwi. Niewinnych ludzi. Ma pan. Wsiadaj. Niewinnych. Tam do reszta, zajmijcie się całą posesją. Samochodem. Nie celowałeś do nich w samochodzie, was popierdzieliło. Właśnie, nie normalni. Nie, że jest potrącił naszego. Co? Johnny, przedstaw im prawa. Oczywiście, panowie, Johnny Anderson, Deputy Sheriff Free. Macie państwo prawo do zachowania milczenia. Jeżeli zrezygnujecie z tego prawa, wszystko, co do tej pory powiecie, zostanie użyte przeciwko wam w sądzie. Dobra, wiesz co, walić może to prawo, co? Zrobimy wiesz coś co? Innego. Ja bym wziął ich w to miejsce, wiesz, które... Tylko poczekaj, zatrzymaj się. Halo, jakie miejsce? Co zatrzymaj wy? Zatrzymaj się chwilę. Ja tutaj współpracuję, no przecież byłeś ostatnio u mnie, szeryfie, widziałeś, że wszystko jest legitnie. Zakładaj worki na łeb. Zakładam panu worek na łeb, oczywiście. Co wy robicie, ludzie? Zakładam tu, oczywiście otwieram tutaj... Załóż rękawiczki. No spokojnie, zakładam też worek na łeb i rękawiczki na sobie, dobrze. Jak tam panowie się z tyłu siedzi? Fajnie, jakbym jeszcze coś widział, nie? Ja wiem. To chyba dobrze, że pan nic nie widzi. Ja nie rozumiem, to jest komisariat policji, czy jakaś Szyryfów. Mafia? Może ja jestem szanowanym obywatelem Paleto, ja tu prowadzę biznes, pan a panowie... szanowanym obywatelem? Tak. A pana przekręty? Jakie przekręty? A co no wy tak, w ogóle sorry, tutaj wciskacie? No i największy przekręt to jest twoja łysina, aż ci włosy wypadły, pajacu. O nie. Przekręt fryzjerski. No. Bierz ich stary, mu dupą po głowie jeździł. Mu wytarł wszystkie włosy. Wysiadamy. Wysiadamy. Ja panu pomagam oczywiście. Wysiadaj, Kenneth.
O, jak ładnie, pan do mnie mówi, a tak to mnie ciśnie. Dobra, biorę pana pod rękę, zapraszam. Trzeba zgrywać pozory. Co, i myślicie, że co, jesteście kozakami? No, zaraz zobaczymy, kto będzie kozakiem. Na razie to ja nawet nie wiem, gdzie my jesteśmy i nic nie widzę. Ja też, chciałbym wiedzieć, gdzie idę. Dobra, klękacie tutaj. Ot! Co jest? Klękacie cholera. Tutaj. Dobra, ściągam wam worki. Gdzie? Jak nic nie widzę, cholera. Ściągaj worki. No, ściągam wam worki. Co to za skrzynię? Co tam? Dobra, klękajcie. No chyba wy nie. Jesteście policjantami? Nie jesteśmy policjantami. Ciężko się przeczytać, co mamy. Tak, jesteśmy szeryfami. Dobra, jak dobra, może już tu jesteśmy, to można wyśpiewacie parę słów o waszym działaniu przestępczym. Jakim działaniem przestępczym? Dobra, prawa czy lewa ręka? Ja tego gościa pierwszy raz widzę na oczy. Słuchajcie, ja tutaj w Lękanty rządzę, także ja wszystko trzymam tutaj pierwszą z wszystkim i chcę wszystko wiedzieć, tak? Dobra, a ja mam pytanie, opowiedzcie. Jako, że działasz w Paleto, a ty jeździsz po Sandy Shores, no to jakoś mi to nie dziwi. Ty, ten w bluzie tutaj przede mną. Co ty łysapało? Prawa czy lewa ręka? John, uspokój się. Prawa czy lewa? Uspokój się, szeryfiku. Prawa zabieraj ten kamienny topór i odejdź stąd. No odłóż ten topór. No co on? Czekaj, ja to... Mądry? Czy to nie jest... A, to ty. Jak tam zakupy w Amnation? Fajne. Jakie zakupy? A? No, masz jakiś problem? No, właśnie... A nóż pod żebra? No właśnie, bo ktoś ma tu jakiś problem. Nie, żadnego problemu nie ma. Ja traktuję totalnie komediowo. Możemy zakończyć to przedstawienie i przestać panowie, zanim komuś stanie się krzywda. Stanie się krzywda? Co wam się stanie krzywda? Ale komu może stać krzywda? Właśnie coś się pan tutaj wypeplał już. No nie wiem, no chyba wiadomo komu stanie się krzywda, to wy stoicie jak jakiś, nie wiem, no. Nie wiem co to ma w ogóle znaczyć. Dobra, chcesz nam powiedzieć to wy łamiecie chyba wszystkie zasady. Dobra, no właśnie. Chcesz nam powiedzieć co tutaj kombinujecie w tym Blinkanty czy nie? Czy kontynuujemy? Ale co ja mam kombinować? Co ja kombinuję? A tego gościa pierwszy raz na oczy widzę. Mariusz! Co jest? Zobacz co podjechało. O cholera, stary. Zgrywaj pozory, że jesteśmy mili. O, kłopoty, ojej. Chyba duże kłopoty. To nie ja. Rączki do góry. Odkuć ci. Dobra, koniec tej pieprzonej błazenady. Weźcie mnie, rozkujcie. Rozkuj mi ręce. O, od razu lepiej, jak to wygodnie w ręce, więc tak, co ja miałem zrobić? A no tak, ty idiot. No. Coś przeczuwałem. A więc tak, szeryfie, do cholery, co to ma znaczyć? Ale co coś przeczuwałeś, tak? Więc może pobawimy się teraz twoją gierkę. Panowie, kto się pobawi? Paul, nie? To wszystko były żarty. A teraz były żarty, na kolana. Na kolana, Mariuszku. A tego, nie wiem, weźcie tego łysolabą mi wkurza. I zostawcie nas z Mariuszkiem. A właśnie, radio. Weźcie mu radio. Albo najpierw szeryf powie, że jest bezpieczny, co? Jak szeryf tego nie powie, to usłyszą strzał na radio. Wszystkie jednostki na komendę. Wszystko w porządku. No i super. Tak się składa, że bardzo lubimy to miejsce, bo tutaj zdarza się tak, że ludzie, jak to powiedzieć delikatnie, latają. Znikają? Latają, a potem znikają. Szeryfie, to nie tak miało w ogóle wyglądać. Zniszczyłeś mój cały nikczemny plan, ty durniu. Jaki plan? No taki plan, że to miało zupełnie inaczej wyglądać, a wy się bawicie w nie wiadomo kogo. Chcecie skończyć takie osoby? Ale co miało inaczej wyglądać? No inaczej miało wyglądać twoje wysługiwanie się. Miałeś być moim pionkiem, no a teraz nie... muszę się ciebie pozbyć, bo za dużo widziałeś. I to co nie wystarczyło powiedzieć prawdy? Prawdy tobie? No. Proszę cię. Może byśmy się dogadali. Sobie jakieś jaja robisz. Teraz się nagle dogadaj, słyszysz to? Za cenną informację się płaci. O. I co z nim robimy? Chcesz z nim pogadać, czy po prostu? Moja wola. Staj ktoś za nim, niech poczuje to, co pamiętajcie, ma ze sobą. Pamiętajcie, że oni wiedzą z kim przyjechaliśmy tutaj i z kim pojechaliśmy. Tak? Ale to jest straszne, a wiesz, że takie dane można zmienić? Albo inaczej, ktoś to może zmienić? Co? Biedny szeryfku? Słuchaj, a wiesz, że takie znajomości, jakie byśmy mogli mieć razem, mogłyby też dużo zmienić? A co by to zmieniało? Co ty w ogóle możesz zrobić? Jesteś dużo. Na jakimś zadupiu, masz jakiś zadupiarski komisariat, jeździsz z pajacem. O, pięknie, czujesz? Czuję. No. Wiesz, że nasze działania, moje legalne, twoje nielegalne, mogłoby się pokrywać, że mógłbyś dużo zyskać na tym, tylko niekoniecznie zabijając mnie. Tak? A co z twoim wspólnikiem? A co ma z nim być? Co taki twardy jest? Dajcie go tutaj, no. Będziesz patrzył jak cierpi. Dajmy jakąś tą, macie jakąś pałkę? Albo coś? Ja mam tylko sprężynowca, to mu. O, to wystarczy. No bo w sumie, działamy. Dawać mi go tutaj. Słuchaj szeryfie, rozmawiasz o współpracy. Szkoda tylko, że nawet twoi ludzie nie są lojalni względem ciebie. I ty prosisz mnie o współpracę? Ale o czym ty mówisz? Jak mu jest? Pójdź. Johnny?
Puść go, puść go. Johnny, tak? Johnny, popatrz na mnie. Patrzę w twoje oczy, prosto. No. Taki chojrak jesteś, co? Ale to jego pomysł był. Tak, i teraz walasz na kolegę. A może powiesz, tak, co robiłeś w Amunation, co? To, kupowałem broń prywatną. No i co jeszcze? Nic. Widzisz, nawet do końca nie został szczery. Ale co ty gadasz, człowieku? Nawet do końca nie jest on szczery. Pytam się ostatni raz. Nawet w obliczu. Co robiłeś do cholery w Amunation? Rozmawiałem z tobą. No. O czym? O, cholera. A więc tak, szeryfie, współpraca ze mną to jest ciężki temat, ale do zrobienia. Nie ukrywam, że przydaliby mi się tacy ludzie jak ty. No ale też na moich zasadach. Tak jak mówisz, Paleto i całe Sandy Blink Country, Country, tak wy na to tu mówicie? Miejscowi? Blinkaty. No właśnie. Może być twoje. Twój kolega jeszcze żyje, ma za jakieś 10 minut, więc nasza rozmowa nie powinna potrwać więcej niż 5 minut. Słucham twojej propozycji. Słuchaj, mogłoby to wyglądać tak. Możesz działać sobie co tam tylko zechcesz, ale żebyś tylko nie przeginął. Kolejna sprawa. Jeżeli będziesz chciał wybielenia siebie, możesz do mnie dzwonić i dawać znaka w zamian, że będziesz dawał mi informacje o twoich przeciwnikach. Dobra, słuchaj, szeryfie. Tak samo jak tobie, mi również zależy na spokoju w tej okolicy. Mam tutaj zamiar zrobić jeszcze sporo rzeczy. Nie ukrywam. Nieruchomości, może kolejna Amunation. Kto wie, może jakieś większe inwestycje. Jakby Paleto jest o tyle fajnym miejscem, że naprawdę da się z tego zrobić duże, duże miasto, mimo że jest małym miasteczkiem. I to jest mój cel, żeby to miasto miało życie, żeby to imię nie mogło się jakoś identyfikować w San Andreas, a nie tylko Paleto, wycieczki i tyle. To miasto ma potencjał, ale tego potrzebni są odpowiedni ludzie. A tak, by the way, twój przyjaciel zjawił się jakiś czas temu w Amunation, kilka godzin przed twoim przyjściem, i to dzięki niemu zmieniliśmy całe nagranie. Więc nauczka dla ciebie, dobieraj sobie lepiej ludzi i wyjaśnij sobie z tą sprawę, no, o ile się nie przekręci. No i panie szeryfie, tak jak mówię, ty chcesz ze mną współpracować, tylko z tej współpracy nie ma wyjścia. Znaczy jest wyjście. O, takie. To jak? Wchodzę w to. No dobrze. A jeszcze jedna rzecz. Jeżeli szeryf zacznie coś kombinować i zacznie się zgłaszać do przełożonych, to ja o tym będę wiedział, więc nawet nie próbuj. Możemy mieć dobre relacje i możemy razem sporo fajnie zrobić. Ty na tym dobrze wyjdziesz, ja na tym dobrze wyjdę, my wszyscy na tym dobrze wyjdziemy. No może ten twój partner jak przeżyje, to może też dobrze wyjdzie. Ale to jest, wiesz, to jest akurat taka szansa, no nie wiem, 2%, że przeżyje teraz, nie? Ale jednak jest jakaś szansa, prawda? No. Trzeba wierzyć. Ma jeszcze 5 minut. No, więc co ja będę więcej gadał, no? Ale w sumie możemy jeszcze pogadać, no te 5 minut to... Daj sobie go chociaż urutować, ja już sobie z nim załatwię sprawy. Panie szeryfie. Pytanie, a co ze mną? Właśnie, z tobą. Podobno miałeś coś na mnie. Odciski palców? No to już nie masz. To mamy czy nie mamy te odciski? No nie mamy. Ale czemu tak? Czemu się gniewamy? No bo co potem powiem? Zegar tyka. Co powiem, że gdzie zniknęły te odciski palców, skoro technicy wszyscy wiedzą o tym? No nie wiem, szeryfie. To zróbmy inaczej, Sprawdziłeś ten warsztat dokładnie? No, zabraliśmy broń, no. A nie jakiego Jacka. Dostarczę ci nazwisko jeszcze, nie wiem, do jutra. I dam ci lokalizację na tego typa. Gościu jest mega szychą w mieście i myślę, że jak przerzucimy to wszystko na niego, to nie dość, że dostaniesz awans, to będziesz miał spokój. Powiem ci, czego tylko wymagam, szeryfie. Ja ci nie będę wchodził w drogę, nie będę ciebie zmuszał do jakiejś rzeczy czy coś, ale po prostu, kiedy cię o coś poproszę, to nie komplikuj tego. Jasne. Coś jeszcze? Karet? Chyba nie, no. Ja do niego nic nie mam. Dobra. Weźcie mu, pomóżcie. Szeryf może jechać, jesteśmy w kontakcie. Jak coś potrzebujesz, dzwoń do mnie. Jasne, rozmawiaj ze mną normalnie i proszę cię bez takich akcji, bo jasne, to, co się dzisiaj wydarzyło i ten obraz tego twojego przyjaciela, to jest tylko i wyłącznie twoja wina. I tego w ogóle, to się w ogóle miało nie wydarzyć. Jasne, a co teraz z nim? Zależy, co zrobisz. No nie wiem, no uratuj go, tak? Pamiętaj, ty jesteś policjantem i pilnuj tego prawa. Jeżeli trzeba wyjść poza prawo, zapraszam do rozmowy ze mną. Chętnie ci pomożemy. Ale ty sobie nie bruź rąk, bo twój ziomek prawie stracił przez ciebie życie. Trochę odpowiedzialności, szeryfie. Dobra. No bierz go. Zaraz się wykrwawi. A my co? Nic tu po nas, nie? Kenneth, wszystko dobrze? Słuchajcie, mamy Johnego, jedziemy do szpitala. No są od tego Dwayna nożem, ale kurde, zesrałem się naprawdę. Myślałem, że z tej akcji co innego wyjdzie, że wyciągniemy z niego informację. A jednak tak jak myślałem, okazał się on bandytą. Że musi dać znać, czy ufać temu gościowi, czy chodzić z nim za targi, czy być z nim koleżeński,
i zobaczymy, jak to wyjdzie. Bro, ja już dojeżdżam do szpitala, muszę go tam szybko zanieść, bo on ma jeszcze ile, 2 minuty. O, obudził się. Johnny, spokojnie, trzymaj się. Jesteś ranny. Umieram. Dawaj, biorę ci pod pachę, chodź. Dasz radę sami, czy cię wziąć? Weź mnie. Chodź, stary, chodź. Dostałem. Cholera. Dostałem. Dasz radę. Nie dam rady. Szybko, proszę go wziąć, szybko. Wykrwawia się, nosą nożem. Wkładę go na łóżko. Umieram. Zobaczenia na drugim świecie. Co się stało? Proszę pani, nie ma czasu na gadanie, on zaraz umrze, dostał nożem. Dobrze, ja już się nie zajmę, proszę być pokojny. Dobrze. Cholera. Johnny, słuchaj, podnieś na komendę. Przyjął. Słuchajcie, musimy wejść na komendę. O co chodzi teraz temu detektywowi? Mamy tutaj rannego, ale nikt się nie może o tym dowiedzieć, że on jest ranny, także no, muszę jechać, bo inaczej jakbym powiedział, że jesteśmy w szpitalu z Johnem, to mogliby coś podejrzewać. Dobra, jesteśmy już na komendzie, parkuje i idziemy do niego. Co się stało? Dobra. Sprawa wygląda następująco. Przebierasz się i lecisz do Los Santos. Potrzebuję cię tam. Dobra. Jak się, w co on się przebrać? Przebierz się jakby w cywilny strój. A z oznaką czy coś? Tu z oznaką. Szeryf ma sprawę do ciebie na temat przeniesienia do Detective Unitu. Żeby działać w ramie ze mną. Dobra, to ja jadę. Cześć. Cześć. Cholera, musimy szybko tam jechać i to załatwić, ale no nie wiem, co powiem innym, jak Johnny jest ranny. Ale dobra, przebieramy się i jedziemy. Dobra, jestem już przebrany, no i jedziemy, bierzemy samochód nieoznakowany i pędzimy tam jak najszybciej później do szpitala do Johnny'ego. Słuchajcie, właśnie jadę autostradą w stronę Los Santos i jedziemy do tego szeryfa. A co to auto robi? Czekajcie, zatrzymujemy je. Przy okazji. Nora 32, 10, 30 do czarnego Cavalcade'a. Dzień dobry, panie kierowco. Dzień dobry. Co to za czarne szyby? Dlaczego? Nie mogę. No jak dlaczego? Cały samochód na czarno? No i? Jesteśmy tu podejrzani. Co pan ma z tyłu? Bagażnik. Bagażnik? A co w bagażniku? Rzeczy. Rzeczy. A co chce mi pan je pokazać? A ma pan jakiś nakaz? Dlaczego miałbym je pan pokazać? Nie mam nakazu, ale jest rutynowa kontrola, tak? No, proszę pokazać legitymację. Masz na szyi. Ciężko zauważyć? Nie ma to imienia, nazwiska. Dobra, słuchaj, wysiadaj z tego samochodu. Nie wysiądę do kościoła. Wysiadę. Dobra, wyciągam cię z niego sam. Halo! Halo! O Jezu. Sobie, zostaw to, mam pieczywo na sobie. Wyrzuć to pieczywo, stary. Rzuć je do samochodu. Halo, proszę pana. Ja medykiem byłem. Jezus Maria, dobra, żyje. Christian, potrzebny mi jesteś. Halo. Żyje czy nie? Jezu. Co ja mam robić? Krystian, pomóż mi przyjść, bandaże są w wranglerze, szybko. Musimy jechać z nim do szpitala jak najszybciej. Nie, szefie, nie, co robię? Przestań, nie rycz, chłopie, zachowaj spokój. Kiedyś byłem medykiem, spokojnie. Podaj mi te bandaże, będzie dobrze. Halo, proszę pana, halo. On nie żyje. Nie, ma otwarte oczy, czekaj, musimy go odwrócić na drugą stronę, musisz mi pomóc. Widzę, że i tak pokrwawiony jest. Halo, proszę pana. Żeby go na szpital wieź szybko. No tak, poczekaj, próbuję go przywrócić tutaj, nie? Raz, co to w dwa, ogóle było? Będziemy trzy, musieli zeznawać, cztery, jak się, nie? 5, 6, 7, 8, 9. No dawaj, gościu! Christian, pomóż mi! Nie wiem, co robić, ręce mi się trzęsą. Czy to oddychanie? Stracił przytomność. Musimy go przywrócić, stary, bo gówno z tego będzie. Zadzwoń po karetkę może. Nie, musimy go zawieźć, zanim przyjadą. Raz, o, dwa, o, mamy go. Żyje, jedziemy. Czekaj, co jest? Proszę, ręki nie czuję. Jak to ręki? Moja prawa ręka, co jest to? Spokojnie, proszę pana, został pan postrzelony, zaraz pana zabierzemy. Dobra, Krystian, musimy go na 3-4 wziąć. Dawaj, Krystian. Idziemy szybko. Tak, będzie wszystko w porządku. Ja pana skądś znam. Proszę? Ja pana skądś znam. Niech się pan teraz uspokoi, by stracił pan trochę krwi. Panie policjancie, możemy łamać prawo, czy nie? Ale co wy mi zrobiliście? Proszę pana, ktoś pana postrzelił. Jakiś typek, nie wiem, przy zatrzymaniu jeliśmy, my jechaliśmy po prostu. Proszę pana, no my jechaliśmy z Sandy, zobaczyliśmy, byliśmy świadkiem postrzelenia pana funkcjonariusza. No dobra, ale... Zamknij się, Krystian. Nie wiem, czy wam mogę ufać. Ale o czym ty mówisz, człowieku? Ratujemy ci życie, ja ci przywróciłem puls. Co możesz mi ufać? Ufasz mi? Nie no, w każdym razie żyjesz dzięki nam. Bo pewnie byś się okaże, czy przeżyje. Dobra, jazda. Christian, kurde. Tujemy mu życie, będę pisać gwiazdy UFC uratowała policjanta. Wszystko w porządku? Znowu się wyłącza, tracimy go. Halo, jest tu ktoś? Christian, leć po kogoś. Ach, dobra.
Co, z kołami nie gadamy, jedziemy. Nie, no dobrze, że możecie. Chodź, powiedziałam coś, nie gadamy.